Cześć, mam na imię Marlena. Jestem studentką pierwszego roku turystyki i rekreacji. Odpowiem Wam na kilka pytań. Czym się pasjonujesz? Co Ciebie interesuje? Moją pasją zawsze była siatkówka i głównie to jest moje jedyne zainteresowanie. O czym marzyłaś, gdy byłaś mała? Byłam taką córeczką tatusia i zawsze chciałam grać w piłkę z chłopakami, tylko oni niechętnie zawsze ze mną to robili. Ale było: Marlena, pożyczysz piłki, pogramy. Ja mówię: dobra. Ale jak pogracie ze mną? Więc od dzieciaka w piłkę grałam. Jaki sport uprawiasz? No, chciałam uprawiać siatkówkę, ale ze względów zdrowotnych trochę mi to nie wyszło. Musiałam zrezygnować, trenowałam tylko 2 lata. Dlatego turystyka i rekreacja, nie WF. Jak zmieniło się twoje życie od momentu studiowania? No, oczywiście więcej imprez, praca poszła na bok, więcej znajomych. Same plusy. Jak radzisz sobie ze wczesnymi pobudkami? No, to jest kwestia, w ogóle powinnam tego nie mówić, bo mamusia pewnie będzie oglądała. Nie wstaję rado. Jakbyś opisała swoich kolegów i koleżanki z grupy? A to świr totalny. Nie mam takich nudnych znajomych. Zawsze na zajęciach jest wesoło. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami akademika? Jakie są twoje teorie? Co akurat w akademiku się dzieje, to nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Mieszkam na stacji, ale tam też dużo się dzieje. No, szczególnie u mojej sąsiadki. Jakiej muzyki słuchasz i czy lubisz śpiewać? Lubię śpiewać, ale jak nikt mnie nie słucha, chociaż jak wchodzę pod prysznic, to zapominam się i wszyscy domownicy zaraz: a, ciszej! Bo nie umiem śpiewać. Twoje ulubione przysłowie. Co masz zrobić, dziś zrób jutro. Na pewno, bo jestem leniem. Czy masz chłopaka narzeczonego? Nie, nie potrzebuję. Jestem na studiach. Jestem tutaj, żeby się bawić. Dzięki.